jazie koło Lubyczy Królewskiej, pośrodku lasu, który przecina wyboista, błotnista droga, stoją ruiny murowanej cerkwi wzniesionej w latach 1798-1806. Cerkiew ta, pod wezwaniem świętej Paraskewy, służyła 5,5 tysiąca wiernym. Została ufundowana przez właścicieli ziemskich, kniaziów lubyckich, i jej wnętrza pokrywały piękne polichromie, których bardzo niewyraźne ślady widać po dziś dzień. Od 1916 roku w cerkwi znajdowały się relikwie świętej Paraskewy, przywiezione z Rzymu przez Kazimierza Lubeckiego i jego matkę Paulinę. Cerkiew została zrujnowana podczas II wojny światowej wskutek ostrzału artyleryjskiego. Obok budowli znajdują się ruiny dzwonnicy, a od frontu spory cmentarz kniaziów lubyckich.